Dobra, lecimy. Dwie łopaty, bandaż, to klucz. Dwie wody święcone. Osiem ten, coś więcej. Short ruinsy. 90% pokoi, ale scenariusz z powrotem. Oho! Surprise! Kto ma więcej speeda w ogóle? Speed 5, speed 5. No to dice roll. Nie ma żadnego defa. Mógłbym mu damage ściągać. Nie, go przyciągnę, stary, pa. Coś ty bąkol wysłał. Czytanie komentarzy normików nie jest stresujące. Piotrek 27 lat, Mateusz 29, żony 29, Dawid 36. Jezu, wyglądam jak mój stary 1:1. Wyglądam jak mój stary. Totalnie. Ty, bąkol się najlepiej zestarzał. Dobra, dawaj tego Darkest Dungeona. No i nie zrobię tego. Dawaj, upuśćmy mu trochę krwi. 6 plus 2 jak za 4 muszę udać. No jest szansa, jest szansa. No nie mówi się takich rzeczy w tej grze, kurwa. 3 do 5. No też jest szansa, dawaj YOLO. Essa, siadło. Great is the weapon that cuts on its own. Upuśćmy mu trochę krwi. Ja mam dwóch healerów w ogóle. A weź go przyciągnij. Ale go przestawiam. Dobra, to powinno go zabić, nie? Easy. Słuchajcie, jak się ten atak nazywa w polskiej wersji językowej? Hutas. Pa, point blank, BOOM! Ale heal. Jezu, ale to damage zadaje, chory. Muszę za okno otworzyć, bo jest taki damage, że pokój zaraz wypierdoli. Spróbuj się uleczyć w sumie. No, ale z bleedem, co? Dobra, resist, fajnie. Tylko chciałem być szybszy od niego, ale chyba zawsze będę, nie? BOOM! Headshot. The greater the glory. Mówicie, że na Iron Maiden są herby dobre? A co robią na niej? Buffa? Ty one buffa nie dawały? 3 razy loot? Bandaże. Żoła. No jest kurwa lód. Ty, mieliście rację. Ej, lubicie oglądać Darkesta? Mi się wydaje, że Darkest książki to nie dotyka nigdy się. Ja Darkesta to mógłbym siedzieć i tak sobie po prostu go oglądać. Na nic stary innego nie patrzeć, nie? Gra się gorzej w niego. Ej, ty, tu jest buff na damage chyba, nie? Ta, 30 damage'a. Dobra, przemyślmy to. Wiem tak, zastanawiał tego skurwysyna. Widać, to jest zależne od tego, jak mi się ułoży. Ale nie, dobra. Ty, a jak wiem? I chwalił artylerii? Nie. Nie, dawaj, puluj tego do przodu, skurwysyna. Resista dał. No dobra, YOLO. Patrz, 12 damage'a plus 3 na 3 tury to jest 9. I teraz BOOM! No, nie, to jest bardzo silny team. Ta dwójka. O kurwa, no i mamy lipę. Upuśćmy mu trochę krwi. Okej, okay, jeden damage mu to trzeba zadać. Dobijam go impalem, tak? Bo ma 3 plus 2, okej, okay, muszę go dobić. Weź ulecz może. O kurwa. No, witamy w Darkest Dungeon. Kryt z bleedem, nie? I właśnie jesteś na 6 HP, kurwa.
No tak straciliśmy 3 Jesterów ostatnio. Tylko to był kryt za full HP, nie? Używam na nim, bo jak mu wejdzie bleed, to go jeszcze ściągnę. Robi stresu nie nakładam, ja to mogę przyciągać w nieskończoność, taka jest prawda. 6 do 12, 5 do 10, ale z bleedem. Nice. I teraz tego bym chciał postanować, a to bym się chciał poleczyć jak najdłużej. Nice crit, Joachim. Dobra. Boom, headshot, ludologiczna essa. Jak się sprawdzało moby, na co są podatni? I zaraz ci pokażę. Nie no, Shieldbreakerka... Shieldbreakerka jest giga silna, ale serio? Może być taka sytuacja, że dostanie hita i się złoży jak szmata, jak ostatnia kurewka, chłopie. I tu, jak najeżdżasz, to widzisz, masz rezystans. Stun, blight, bleed, debuff, move. No i mamy problem teraz, bo ja chcę się zająć ostatnimi rzędami, ale ja chyba dam radę się zająć ostatnimi rzędami, bo ja impalem, im wjadę, patrzcie jaki to jest damage, nie? Essa. I teraz mamy artillery. Double dodge, no ty kurwo jebana, nie? Chuju, żebyś zgnił w tym lochu. Chyba będzie duże wycinanie przekleństw spod YouTube'a. No i patrz. I stary, 65 stresu, kurwa, znikąd, nie? No co za gówno jebane nie gra. Ja zrobiłem ten achievement z Dismasem i Reynoldem. Zrobiłem go. Kiedyś zrobiłem cały playthrough tylko po to, żeby zrobić ten jeden achievement. On jest giga ciężki. W tej grze jest taki achievement, że na ostatniego questa trzeba wziąć dwóch pierwszych bohaterów, którymi się zaczyna grę. I może się wydać, ale proste, po prostu wejście mi do tego lochu. No, tylko niech przeżyją, stary, te wszystkie lochy. Niech przeżyją 100 tygodni w Darkest Dungeonie, to powodzenia życzę. No i nie mam czym dobić ostatnich rzędów. Nie, Joachim ślepy chyba zaraz mu zmieniały. Pierdolę, zmieniam się nickname w tym fiucie. Kurwa, ty nic nie trafiasz. No, irrational, Selel. Gdybym kurwa nie miał ręki, też bym był pewnie irracjonalny, kurwa, w Darkest Dungeonie. Nie, pierdolę, zmieniam ci nickname zaraz. Od dzisiaj będziesz Joachimem ślepym. Może ja wam przydomki właśnie będę nadawał. 45 na disarma, to nie jest dużo. Strasznie mnie bolcują tym stresem, ale znowu wziąłem taką ekipę, co nie bije po tylnych rzędach. Znaczy nie, dobra, ja się leczyłem starą akolitą. O, zjebałem. Dem heala i to jest właśnie to, wyleczyłem się i co z tego, że mam dużo życia? Jak kurwa przyjąłem hita potem przez to. Zapomniałem, jak wygląda gra w Darkest Dungeon, że tutaj, tu nigdy nie jest dobrze w tej grze, to jest w niej najlepsze. To jest gra, w której zawsze jest źle. Tu nieważne, co byś robił, to ci ta gra ma tak zrobioną ekonomię, że tu ci zawsze brakuje pieniędzy. Kurwo, zostaw to! Easy. To może dać 100 stresu, nie? Ja dobrze pamiętam? Książki mogą dać 100 stresu, pierdolno na zawał serca. Idę górą, dwa kuriosy. Ej, wiecie, pytanie jest takie, jakbym spotkał Shamblera, to czy chciałbym go bić? Nie. No nie chciałbym bić Shamblera. Co prawda, dobrze bije, chociaż kurwa... Oho! No, Anno. Lucik. Waiting to be spent. A ja wiem, co jest w tym pokoju, więc już nie palę pochodni. Siemano, siemano. Jakiś skaucik? Nie. Dobra. Weapon Tinker. Weapon Upgrade jest dobry. Ignore Stealth. Giga dobre. Pituk. Boi się nadrealnych. W momencie, gdy jest kurwa postacią, która jest idealnie stworzona do bicia nadrealnych. Fajnie, Pituk, nie? Jesteś weterynarzem, co się boi psów, nie? Dobra, Flagellant. Kto widzowie klejmuje Flagellanta? Zwiększaj roster do 13. Handmaster. Seeking fortune and glory. In this domain of the damned. Flagellant. I Handmaster kolejny. Jest dobrze.
Roast widzów. Roast widzów totalny. Plague Doktora nie ma sensu grać więcej niż jednego. Okultystów już mam chyba dwóch, czy nie? Ja lubię okultystę, ale okultysta jest na długie wyprawy średni. Robimy teraz tak. Nekromanta, Delayed Curse Craving, nie? O kurwa, Blitz Kill Chance. Muszę to zrobić. Minus Chance for Party Being Surprised, to też jest giga dobre. Dobra, biorę Warrens, to się jeszcze trafi. To też jest giga, ale to jest mediumka. Nie, jeszcze nie jesteś mnie na mediumkę. Warrens. Warrens to są świnie, nie? Tak, no to bierzemy tak. Raves, tenże oki team na... O kurwa, jaki team na Warrens. Ja pierdolę. A to rozjebiemy. Bronie nie, skille. Dobra, losowanie robię, widzowie, na szybko. Losujemy, widzowie, tego. Giveaway na... To jest Houndmaster. Draw winner. And the winner is... Alessander. Alessander Houndmaster. Alessander. A jeszcze raz możemy na Flagellanta wybrać. O kurwa, ty. Śmiesznie, to zdjęcie ktoś tam pojawia. To ja Kacper. Gratuluję wygranym, to ja Kacper. No i Essa, widzowie, no i Essa. Skille, Flagellant, o kurwa, Flagellant. Bo to też jest ciekawe. Flagellant to jest generalnie najsilniejsza postać w grze. To jest postać, która potrafi solować bossów. Ale to jest postać, która odnajduje się tylko w Warrensie. To jest postać, która serio potrafi tu wysolować bossa, ale we wszystkim innym jest do dupy. Bardzo zadaniowy. Ale w swoim zadaniu totalnie bezkonkurencyjny. Teraz zobaczcie, co on robi. My gramy Warrensa. Chcemy to zagrać z tym. Raves. I Adikos. Nie, co to za kurwa bard bez gitary, chłopie. Gitara. No to jak gitara siema, to gitara siema. Adikos, pożegnaj się z postacią. Najprawdopodobniej ją zaraz stracisz, biorąc pod uwagę, jak wygląda moje zarządzanie jesterami. Nie mam nic. Nie mam portretów, chłopie, na nic mnie nie stać, nie? Stres może trochę ściągniemy. Selel. Jedź Selel na piwko. Oho! Wojtek trochę poleciał mocno w żetonach, ale chyba wygrał. Nie wiem, czy on mi golda nie przyniesie. Gdzie się sprawdzało historię? Tu było coś takiego do historii. Jest! Wojtek is on hot streak and refuses to leave the hall. Yet Gamblet recovered 55 stress. Okej. Okay. No longer is abusive. Awesome. Dobra, jest gitara. Dobra, jest na winning streaku. Co robimy? To robimy. Warrensy. Przedmioty. Generalnie postacie potrafią tu nawet w tej grze stracić przedmioty gdzieś idąc, nie? Scouting i w Torch Below. O, pójdziemy w to. 4 do dodge'a, 1 do speeda. Też w to pójdziemy. Jester's accuracy i dodge'em. Okej. Okay. Warrens. Co jest w Warrensie, widzowie? W Warrensie jest dużo... W Warrensie... Warrens jest chyba dłuższy, dokładnie. Ale i tak pójdę na 8 pochodni, bo może scouta zrobię. Dwie wody święcone tu proponują. Dwa klucze, ja wezmę jedną wodę święconą. Po co tu jest, kurwa, woda święcona? Oni najebani w tym gajdzie. Dodge and loot? Nie, oni najebani w tym gajdzie. Woda święcona, klucze. Tu jest herbów bardzo dużo potrzebnych. Bandaży. Dobra, tak to powinno wyglądać. Let's go. Ty, jedzenia nie kupiłem. Łopata. Ty, kurwa, nie kupiłem też łopaty. Ani łopata, ani jedzenia. Faktycznie. Dobra. Założycie na guide'ach z IGN-a. No, IGN najlepszy do guide'ów. Też mam otworzonego guide'a, który ma złe informacje, więc muszę weryfikować z guide'em. Ale nie z IGN-a, na szczęście. 100% walk. Dobra, patrzcie, co się będzie działo. Są świnki. Słyszycie? Patrz, jakie świnie fajne. Ta świnia tragedia. Patrz na to. Są zaskoczeni. Dobra, więc wlatujemy harvestem. Jak działa Jester? Bo o Jesterze wam nic nie powiedziałem. Jem pierwszego psiego smaczka. Jester jest najlepszą postacią do redukcji stresu. Jako jedyny redukuje tak duże ilości punktów stresu. Jester też potrafi buffować cały team, a poza tym posiada bleeda oraz bardzo silnego finishera, ale ma bardzo mało życia. Ma 19 życia. Teoretycznie ma nawet mniej niż Shieldmasterka, ale on nigdy nie stoi prawie w pierwszym rzędzie. Rzadko stoi w pierwszym rzędzie. Poczekaj, oni są zaskoczeni. Ja ich zabiję teoretycznie, o ile trafię. Czy chcę zagrać widzowie Greedy pod to, że trafię? A może nie trafię? Nie chcę. Czy chcę? Nie, nie chcę. To nie jest coś, co mogę zgridować. I Flagellant nakłada ogromne, ale to dosłownie ogromne ilości bleeda.
i bardzo dużo bije przy okazji. Ale większość jego damage'a pochodzi od bleeda, przez co jeżeli przeciwnicy są odporni na bleeda, to jest totalnie useless. Zobaczcie, jak z tylnymi rzędami sobie poradziłem tym teamem, nie? Każdy w tym teamie bije tylne rzędy i dlatego Flagellant jest dobry, bo on stoi na pierwszym miejscu, dużo tankuje, redukuje stres, potrafi wyleczyć kogoś swoim kosztem, potrafi uderzyć mocno w pierwszy rząd i bardzo mocno bije po tylnych rzędach. Najważniejsze w tej grze są właśnie widzowie tylne rzędy. I teraz patrzcie, ten ma prota, wchodzę w niego. Niby za dwa, bo on ma dużo prota. 4 blida na 3 tury. Ten ma 2 blida. No, chciałem powiedzieć, że wystarczy, że go trafię. Dawaj, zredukuj stres może. Na Flagellancie stres nie jest istotny. Na Houndmasterze jest. Flagellant potrafi zblidować szkieleta, tak, ma tak dużego blida, że i szkieleta potrafi zblidować. Essa. Ty, ja go zestanuję. I teraz tak, ja go zestanuję, on umrze od blida w 2 tury, a ja pozostałymi postaciami się wyleczę, to przedłużając, czyli tak. Długo w sobie mogę uderzyć, bo jak skrytuję, to chyba to mam taki kryt minus, że... Nie było na to szans. Ściągnę sobie trochę stresu. Wyleczę się Ravezem. Yes. No i to było dobrze rozegrane. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Ty, zdejmę sobie stres, ściągając tą pułapkę. Okej. Okay. I tu chyba bandaże, nie? Dobrze pamiętam. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Oczywiście, twój stary. Oczywiście, że pamiętam, żeby im ściągać trinkety, bo przychleją. O kurwa. A jakbym sobie zaświecił, to bym widział. Robaki. Dobra, znowu zaskoczenie, gitara. No, ile on ma speeda? Speed 8. Nie, wolę ich zabić po prostu. Po co mam sobie buffować speeda, jak mogę ich po prostu zabić, nie? Wydodżował. No i niedobrze. 1 do 2, jak uderzy za... No i kurwa, muszę stary tym, nie? No ale lipa. No dobra. Damn all. Dobra, bębny na szczęście zdodżowałem. Jest smaczek, jest zablokowany? Nigdy. Tylko jak masz buffa obecnego. Możesz go zjeść na samym początku, ale on trwa tylko kilka tur, nie? On 2 rundy trwa, czy 3? Dark jest zajebisty, widzowie. Ten już miał turę, dobra. Jego... On już w ogóle z blida padnie, git. Tak, tak. Stresik, sąsiedzie, stresik, nie? Jaki jest problem z dwójką? Dwójka jest roguelike'owa w taki sposób zrobiona, jak Slay the Spire, czyli że w ogóle nie masz zarządzania twoim opactwem. Po prostu wchodzisz na dungeon, clearujesz go, wychodzisz i masz nowy run. Rany są absurdalnie długie. O kurwa, ty, nie mam nic na to. Rany są absurdalnie długie, bo trwają po 3 godziny. A ten element roguelike'owości jest taki, że w sumie się to niczym nie różni i każdy run grasz dosłownie w taki sam sposób, więc masz roguelike'a, który nie jest roguelike'iem i który nie jest przyjemny i jest jeszcze długi do tego, co najgorsze. Ty, bo ja nie mam heala, nie? A to sporo poisona. Ja nie mam heala na nim, o kurwa. Poczekaj, umrze, umrze. Ten się jeszcze nie ruszał. Tak, ty, ten umrze, to dobrze obliczyłem. As the fiend falls. Ja mam chyba heal'a na Flagellancie, ale nie zdążę. A to jest self heal. On ma heal'a kogoś, nie? Tak. A nie mam tego. Naprawdę nie mam serum? Confidence surges as the enemy crumbles. Seize this momentum. Co na stole się używało? Herbsy? Dobra, podhealowane jedzeniem. Zjedz! Dostaj zaraz potem event z głodem, nie? Gold, gems albo bleed. Jolo. Na to woda święcona, nie?
Ja pisałem, że to jest ostatni pokój, ale nie jestem pewny. Ale uwielbiam grać pod Bleeda. Szkoda, że to jest w ogóle nieefektywne w tej grze. Maintain the offensive. Zaczynam już widzowie myśleć o pograniu. Very mad, dzięki za trzeci miesiąc suba. Horson, dzięki za trzy... Oho! No i niedobrze, widzowie. Bardzo niedobrze. Nie piszcie oho, bo jest wszystko pod kontrolą. Trzy... Poczekaj. Jeżeli dostanie trzy, to on ma tak naprawdę cztery. Źle to zrobiłem. Kurwa, źle. No debil. O kurwa. Life ebbs. Terrible vistas of emptiness reveal themselves. Press this advantage. Give them no quarter. Dobrze to zrobiłem. Easy. Their squeals fade. Na easy. Unholy Slayer. Fajnie. No versus Unholy. Witness. Nie będzie się modlił, bo ma traumatyczne eventy. Alessander. Adikos. Tańsze upgrade broni. I Raves. Mniej odporny na Blighta. Niedobrze, niedobrze. Okej. Okay. Na Lepera. Nie chcę tego. Na Houndmastera. Chcę, ale mam już w sumie jedną. Minus stres, 4 accuracy, minus 4 dodge. Nie chcę, dodge bardzo ważny. Damage i minus dodge. Na Houndmastera. Ty może Cove? O kurwa, wszędzie są te same przedmioty, stary. Tego nie chcę. To jest mediumka, tego nie chcę. Na Houndmastera. No chyba Welda pójdziemy. Ale poczekaj, bo w Weldzie są trzy kresty, a tu są dwa portrety. No to musimy iść na ruinsy jeszcze raz. Kim na te ruinsy? Posortuj ich po stresie. Hyper Captain wysoki. After Cinema ma drugi, to on odpada. Joachim może pójść, Wojtek może pójść. Daras i Anno? No, Kacper nie, ale Sender stresik. No, myślę, że tak pójdziemy. Westalka nowa. Dobra. Mamy slota na Westalkę. Lepera nie chce, Gravekeeperki nie chce mieć w teamie. Pełną ekipę mam. Zwiększenie rostera kosztuje mnie 8 i 10. Okej. Okay. Blacksmith też 8. Blacksmith totalnie odpada. Gildia, mogę sobie koszty treningu zmniejszyć. Chyba to zrobię. A posortuj ich jeszcze po stresie. 10, a skille kosztują 14. Czy ja chcę im teraz skille robić? Nie. Gilded icons and dogmatic rituals. 150 golda teoretycznie, nie? Potrzebuję 8 deedsów. 8 papierów. Dobra, to powinna być łatwa misja. Transfer party being surprised. Dam na niego i na Westalkę. Blight skill chance. Accuracy max AP. No wreszcie jakieś przedmioty, słuchajcie, trafiamy. I dam na niego jeszcze minus speeda, żeby ten był zawsze pierwszy. A ten jest w ogóle Ruins Tactician. Dobra. Ty, mój strat zadziała. 8. 2, 1, 1. Tyle? Dwie łopaty? Jedna łopata? Dwie łopaty. Dwie wody święcone. Bandaż to jest git, nie? Antivenom z Plague Doktora. Dobra, jest gitara. Skyson, dzięki za 18 miesiąc suba. Każdy jest nazwany? Każdy jest nazwany. Joachim ślepy. Pff, idziemy. Ty, a kiedy się wznosiło budynki? Trzeba było mieć blueprinta, nie? Dziewczyna zapytała się, co waszym zdaniem jest lepsze, Poe czy Epoch? Są inne gry. Aha. Moim zdaniem Poe. Fajnie. Herby, tak? Herby. Dobrze, że zaczyna, nie? Joachim. Joachim jakiś totalna sierota, chłopie. Ta Westalka. No,
Jak coś tam item na zwiększoną szansę, że nie będę zaskoczony, nie? Jezu, kurwa, skilli nie dobrałem. Ustawiłem sobie build, a nie wybrałem mu, kurwa, skilla i go się nie nauczyłem. Mam ustawione na point blank shota, a nie mam point blank shota. Geniusz, geniusz. Stanu ich tam z tyłu, dobrze. Nie muszę się zwyczaić od grania greedy, nie? Ale nie, dobra, ugram to. Zamienię ich po prostu i będzie okej. Okay. Ty, jeszcze szybszy jestem, zajebiście. W ogóle jak ktoś umrze od bleeda, to ciała nie zostawia, to też jest giga dobre. Czy nie tylko od bleeda w sumie, po prostu od doty. Dobrze jest. Chcę przyciągnąć to teraz. System przedmiotów do dungę jest źle zrobiony, skoro trzeba korzystać z apki na telefon. No mnie to irytuje, bo to jest... Znaczy, z jednej strony, no nie musisz z tego korzystać, możesz to odkryć, ale bardzo dostajesz p***e przez to. Ale no jest to system, który zmusza cię do korzystania z innego źródła zapisywania informacji, tak uważam. Chociaż pokazuje ci się na przedmiotach, nie? Niby, że... Przedejrzysz interakcję, jaka jest ta interakcja. Ale no wiem, o co ci chodzi. Dobra, muszę im zamienić przedmioty. 10 do HP. Minus do max speed, a dawaj jej. Wiem, o co ci chodzi. Gra bez skorzystania z wiki jest prosta, dopóki RNG cię nie wyrucha. Ja bym nie powiedział, że Darkest jest prosty. Ale no Darkest jest taką grą, którą czysto teoretycznie możesz mieć wrażenie, że byłoby lepiej grać na dwóch równoległych save'ach. Na jednym sobie sprawdzać rzeczy, a na drugim to samemu robić. Bo samo zróżnicowanie bossów sprawia, że no masz się totalnie wjebać, nie? Wchodząc na bossa, nie biorąc odpowiednich rzeczy. Możesz sobie dobrać party, które po prostu no, na bossa jest tragiczne. Chyba go chcę wyblidować na maksa. No i wtedy... Ale z drugiej strony ta gra jest bardzo schematyczna i na normalnym poziomie trudności dużo wybacza. 50% szans na stana. A jolo, dawaj, spróbuj. No i kurwa, udało się. Nice. Oj, granat, granat zarazy. Nie fajnie, bo duże ciało mi to zostało. A ten heal jest przyjemny. Fajnie, dodge. Zastanujemy chłopka. Jeszcze jeden blajcik. No i ten damage to mnie tu w ogóle nie boli, a się overhealuje przez to. No jest gitara. Unforeseen. Unforgiving. Kryta bym chciał, ale nie mam kryta. Co było w konfesjonale? Redukcja stresu. Pa, Westalka się tam pomodliła. To było coś dobre, też chyba z Holy Waterem. Ty, zagramy tak samo, ale inaczej. Zagramy pod Plague Grenade i Stana. Plague Grenade, Stan, Plague Grenade. Tak ich porobimy. Upuszczę ci trochę krwi.
20 ma aż. Oj, ten blizik trochę zaboli i trochę stresiku. Nie mogę dzisiaj leźć dewianta, idealnie pasuje. Dobra, i teraz stanę mi. Kurwa, w jednego tylko siadło, niedobrze. Siema, potato. To jest moment już na point blank shota. Jakby skrytował. 15, też jest git. Nice. Give them no quarter. Their formation is broken. Nice. Maintain the offensive. Ale damage. Musimy go teraz przytrzymać trochę. Użyj bandaża, żebym tego nie żałował. Jego nie chcę dobić generalnie. Chciałbym być jeszcze szybszy, ale no nie mam nic takiego. Okej. Kurwa, liczyłem jeszcze naturę Vestalki, nie? Co robił ten Eldritch Artal? Perch negative quirk, faktycznie. Dobra. 10 max HP. Deviant. Minus 5 accuracy. Tylko będzie medytował. Ty, usuwamy z Anno. 10 max HP, próbujemy. No i... no nie ten, kurwa, usunęło. Gram z Crimson Curtem. Nic więcej na to, nie? Oczywiście, zjadłem to event z głodem. A jak? I kurwa trap. I chuj ci w dupę, nie? Uff. Dobrze, że to Daraz wydodżował. A tego trapa nie było na ziemi. To nie był taki, z którym mogłem cokolwiek zrobić. Ajajaj, jeden damage zabrakło albo... Ale lipa jest. 5 życia, 12. Stresiku 15, niedobrze. Muszę go zabić. Muszę. Kurde, no chyba w ten, widzowie. Aaaa! Jak się to nazywa? Co jest na stacji benzynowej? Co tam się strzela? Instrybutor. Umrze. Sedated. Jest okej. Okay. Jest z tym stresem lipa. Gently. This is how life is taken. Ty, poczekaj, kurwa, bo ja przedłużam tą walkę. O, kryt na koniec, fajnie. Który to jest złodziej? Nawet nie widziałem tej gry na tym kanale, brakowało mi jej. Mi też. Bo dzisiaj wpadłem na taki pomysł jej ogrania. Jest okej, okay. Jest okej. Okay. Czy on chciał się uleczyć? A myślę, że tak. Typa, jest szansa, że... Dobrze jest.
Dobrze jest. Tego zabijam. Ten Wojtek teraz z tymi itemami ma giga esce. Ma dużą szansę na blight i dużą szansę na trafienie. W tej grze generalnie nie można poczekać. Jak się czeka, to się stres dostaje. To jest ciekawe. Dużo golda przynoszę. Fajne zadanie. Dwa staki golda. Trzy jade'y, dwie cytryny. Pająki. Pająki nie są na blighta? Nie są. Tu AOE jak najwięcej. A ja nie mam dużo AOE, kurwa, jest ten problem. Fajnie, zdożował. 3 do 6. To ten padnie w dwie tury na pewno. Czy mógłbym zrobić tak, że ten padł też? No i dobrze. No, pająki potrafią swoje porobić. Nie chcę tego czyścić. Może pożałuję? Szafir. Giga, kurwa, dobrze. Ha. Dobra, wyczyszczę to. Szafir za 1000 golda. Skaucik jakiś? Książki, dobra. No, to było dobre zadanie, widzowie. 6 golda. Thick Blooded. Odporność na Blighta i Hagomania. Co my tu mamy? Tamburyn dla Jestera na Deathblowa. Na Necromancerze tamburyn. No kusi, kurwa, nie? Tu nie ma cyklu dnia i nocy. Biorąc pod uwagę fakt, jak dobrze mi idzie Jesterami zawsze, zastanawiam się, czy nie grać tego tamburynu, ale są lepsze przedmioty, very rare. Sam Skillchance na Plague Doktora, też bardzo dobre rzeczy są w Ruinsach. Speed versus Bloodsuckers, też giga dobry, kurwa, i Sam Skillchance versus, ale to jest long trójka, to odpada. Max HP, healing received, food consumed, minus. Herbaliski nie gram, Plague Doctor, drugi item, nie potrzebuję. Damage minus dodge. No i chyba zagramy shorta. Ty, bez kitu. Chyba zagram jeszcze raz tym samym teamem. Okej, ja mam full tego, nie? Czy ja mogę ulepszyć? Kurwa, muszę. Jest shield breakerka. Dobra, potrzebuję 10. Okej. Okay. Shield breakerka i Vestalka. Ja wiem, skille. Ale poczekajcie, skoro idę takim setupem, to ich wysortuję po levelu i bym chciał wziąć kogoś z niskiego poziomu. Może wezmę tak. Może wezmę nową Vestalkę i nową Shield Breakerkę, żeby miała pierwszy poziom, nie? Czy ja potrzebuję Plague Doktora na bossa jakiegoś? Bo ona drugi wbije po tej wyprawie. Dwa expa, tak? Tak. Czy ja ją potrzebuję na jakiegoś bossa? Na jakiego bossa był dobry Plague Doctor? Na nekromantę raczej Crusaderami pójdę. Na profeta pójdę psami, myślę. Nie, na co pójdę na profeta? Czym pójdę na profeta? Profet jest w ostatnim rzędzie. Kogo? Na tego czteroslotowego z Warrensów. Nie, tam wezmę dwóch psów i Flagellanta. Na świnie też jej nie wezmę. Kto jest dobry na profeta? Profet jest w ostatnim rzędzie. Awanturniczka, nie mam jeszcze ani jednej awanturniczki. Awanturniczka, okej. Okay. Kto poza awanturniczką? Może Plague Doctor właśnie. Co tam, Estus? Chodź. Na Warrensa ją nie potrzebuję. Kołwie, kto jest w kołwie, widzowie? Na proroka zbrojny. Zbrojny, tak. Zbrojny, awanturniczka, Vestalka i... Może nawet, kurwa, okultysta? A w kołwie? W kołwie jest na... W kołwie jest... Kto jest w kołwie, kurwa, potrzebny?
Kuszniczka jest dobra, byłaby dobra, no. Jedno. Trzymaj się, prezydencie Polski. Na syrenę chyba cokolwiek. Na syrenę dobrze jest wziąć antykwariuszkę. No. Antykwariuszkę. A na pirata chyba jest dobry też Crusader, bo bije dwa pierwsze rzędy. Dobra, Helion też chyba spoko. Dobra, to czy ja mogę wbić Plague Doktora na drugi poziom? Mogę. Jak najbardziej. Duże jest planowania. Oj kurwa, jakie skille ma tragiczne. Ja pierdolę. Fajnych bohaterów z chujowymi skillami. Dobra, przeżyję bez żmenta jedną turę na pewno, ale heal to musi być. Okej, zaraz wylosujemy te postacie. Jezu, jak jestem biedny. Dobra, trzeba wylosować Shieldbreakerkę kolejną. Widzowie, robimy losowanie Shieldbreakerki. Araxiel. Araxiel i Linion. No jest. Araxiel. Się wydaje, że ty byłeś chyba ostatnio Vestalką, nie? Linion. To chyba wszystko, nie? Jak ze stresem stoję? Cyber Captain ma trochę stresu. On chyba tylko może się modlić, nie? Nie, tylko do burdelu chodzi. A to kurwiasz. A burdel giga drogi. Dobra, idziemy. A z ławek jest siano, bez kitu, dobrze mówisz. Mógłbym przynajmniej dwie ławki rozwalić. Ile jest z ławki siana? Jeden klucz, jedno ten, chyba dwie święte, nie? Skille mam? Skille mam. Itemy. Ok, powinno być git. Ludzie często w tatuażu zapominają o tym. Kurwa, skilla mi... Złego skilla sobie kliknąłem, co za debil, kurwa. Miałem go na innym slocie zazwyczaj. Ja pierdolę. Jedynka dużo lepsza od dwójki. Dwójka jest totalnym gównem, niestety. Odbierz się od jedynki po paru godzinach. No ja powiem ci, że ja nigdy się nie odbiłem od jedynki. Mi się super w ogóle streamuje. Uwielbiam streamować Darkest Dungeona. Wiem, że wy też lubicie oglądać. Kurwa, chłopie, jeszcze na Darkest Dungeonie kilka postaci ludzie wykupią, to już w ogóle jeszcze siana kurwa z tego wpada. W Darkest Dungeona trzeba się trochę nauczyć grać na takiej zasadzie, że od niego może się być łatwo odbić, jak się go nie zrozumie. Jak się zrozumie założenie Darkest Dungeona, to jest bardzo przyjemne. Ale... Darkest Dungeon... Oho, ale Darkest Dungeona można łatwo wypaczyć szybko przez zminmaksowanie go. Tą grę się bardzo szybko minmaksuje, mam wrażenie. No ale tutaj przychodzi już potem sam fakt, że ta gra cię potrafi nawet jak jesteś świetnym graczem po prostu wydymać, nie? Ta gra jest tak nieprzewidywalna, tu się wszystko może wydarzyć. No jak ja w poprzednim ranie, trzech jesterów z rzędu, wszystkich wywaliłem od kryta z bleedem, na którego nie mogłem nawet zareagować. Był taki absurd. Pełno Maciusiów Darkesta jest w recenzjach na Steamie, co ty gadasz, serio? O, is it really trick of the light? Duży plus Darkest jest też taki, że można w niego grać jedną ręką, a drugą na przykład można piwko pić, nie? To ja lubię. Lubię gry jednoręczne. Nie no, ten narrator to jest. To jest kurwa jedna z najlepszych narracji w grach. Nie są zaskoczeni, okej, nie są. Resist, pozdrow mnie. 10% szans na resista z resistu. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Precision and power. Stan. No i chuj, no nie zabiłem, nie? Ja pierdolę. I jeden off. Nie, grafika w dwójce... Grafika w dwójce jest na pewno lepsza, ale jedynka ma swój klimacik, to trzeba przyznać. Definitywnie grafika w dwójce jest przepiękna, tak jak nie lubię dwójki, tak grafikę ma tak ładną. Czy to nie jest tak, że ja dwójki nie lubię? Dwójką po prostu gardzę, nie?
Mogę w nią pograć, ale gardzę nią. Nie, dwójka ma przepiękna animacja, no. Jest, kurwa. Genialnie dwójka wygląda. Ale jedynka jednak ma ten taki swój papierowy vibe, nie? Komiksowy. Fakt, że te postacie się nie poruszają. Fakt, że masz tą świadomość, że to jest gra, która mogłaby wyjść równie dobrze w latach 90, nie? To jest kwestia jedynki. No, poszedłem greedy i co z tego mam? Tak. Tak, 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 tylko musisz mieć konta połączone, widzę. Też masz dostęp do suba. Co na sarkofag się używa? Tu jest napisane, że można niego użyć łopaty, ale z tego co pamiętam to był... A to jest sarkofagus. Tanatofobii można dostać. Co robi tanatofobia? Zaraz się przekonamy. Oho, bonus stres. Dobra, to było głupie. No więc stanuj ich. Nie przesunąłem się po walce, kurwa. A może to i lepiej, Jezu, kurwa, zmisowałem, no. Fajnie. Znaczy wręcz przeciwnie, kurwa, ale... No to klops. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. No. Oj. Patrz, kurwa, na to. No nie! Błagam, diverge, diverge, kurwa! Błagam! Self-preservation is paramount, at any cost. Czy będziesz ogrywać dla do Eldena? Chodzić do DLC pewnie, chcieć napisać. Pewnie. Nie, stwierdziłem, że zbojkotuję swój kanał. Nie ogram i wyjebane. Gadam o Souls-like'ach cały czas, ale jak wyjdzie nowy, to nie zagram w niego. Jessa. Tak po prostu. Great is the weapon that cuts on its own. Nightmarish creatures can be felled. They can be bitten. Fabułka. Wyjeb tą fabułkę. Po co tu się herbsy bierze? A wiem po co. Ty, przedstawiłem się? Przedstawiłem się. Na pewnie, stressful incantation. Zajebcie tego Araxiela. Niech na zawał serce zdechnie, no. Ja pierdolę. Nie, chyba idę widzę grać kurwa w POE, bo widzicie co tu się dzieje. Dobra, wszedł stan. Weszedł, jak to się mówi. Ho, lepiej uleczy tego blida. Różne rzeczy się mogą zdarzyć. Ale uwielbiam ten atak. Oho! Kurwa, przeżyj to. Poczekaj, ten umrze, ten umrze.
Ja zapomniałem, że w tej grze jest zawsze źle. A trifling victory. But the victory, nonetheless. O kurwa, ale się wystraszyłem, nie? Byłem na takim etapie, skończyłem. I nie zaskoczyła misja, jestem myślę, o kurwa, nie? Ale się wystraszyłem. More bones return to rest. Devils remanded to their abyss. Araxiel. Selfish. Anemiczny. Minus na bleeda, ale bonus na dodża. Najlepszy perk w grze. Minus accuracy while bleeding, to nie ma znaczenia. Accuracy versus human na wystarczy ma znaczenia. Egomania. Wojtek egoista. I nymfomania. Lubi seks, lubi dobre pierdolenie, lubi dobrze kogoś przebolsować albo być przebolsowanym. No nadal nie ma tu fajnego tego. Max HP minus Deathblow, nie, nie. Solar Bracer. Kurwa, a to jest mediumka w urę... Ale dobra, to są urensy, to są urensy. Okej, mediumka w urensach. Ravez, Alessander, to ja Kacper i Hila im jakiegoś. Yahima, bo jest na pierwszym. Dobra, te urensy. To jest pierwsza medium misja, tak w ogóle. Fajnie. Okej. Zobaczmy, kogo mamy nowego. Crusader Bounty Hunter. Dobra, Crusader Man at Arms. Bounty Huntera to jebać, jest do dupy. Okej, no to tak. Skille. Poczekajcie, bo... Self-heal musi być. Tak, dodamy Alessandera do przodu. Z stanem. I self-healem. Tak. A tego damy z gardem i self-healem do tyłu. Mógłbym mieć teoretycznie ściąganie stresu, ale na tym etapie jest nic nieznaczące. Joachim. Poczekaj, który skill co u niego robił? Ten leczył, tak? Nie, ten leczył jego. Ten leczył jego, a to nakłada heala na ziomka swojego. A to jest na kogo? Nie wiem, te skille są tak opisane. Poczekajcie. Poczekajcie. Exsanguinate. On atakuje przeciwnika i siebie leczy. Tak? Tak. A ten skill działa jak masz poniżej 40% życia. I leczysz ziomka i leczysz siebie. Tak. A to nakłada dotę healującą. Tak. Dobra, tak idziemy. Posortuj ich po stresie teraz. Raxiel. Raxiel do baru. Czemu mam dystrykty zablokowane? Ej, widzę, dlaczego mam zablokowane dystrykty? Dopiero są po baronie. Tak? Na arbalistę. Arbalistę musimy wziąć, widzowie, do teamu. Dwa gwizdki mam, okej. Okay. Miał kurwane trzy gwizdki. Jakie mam camping skille na nich? Dobra, mam Hound's Watcha. Mam minus stres na wszystkich. Nikt tu nie jest religijny. Ja mam Prevents Nighttime Ambush. Okej, okay, 4. Potrzebuję 8 kolejnych punktów wykorzystać. Dog Therapy na wszystkich. To jest 7. Zostaje mi 5 punktów campinga. 5 punktów campinga. Scouting. Dobra, scouta puszczę. Dobra, z psów wszystko puszczę. Czyli generalnie chciałbym to w miarę wcześnie zagrać. Mediumka. Mediumka Warrency, widzowie. Tak polecę. Czy to jest wystarczające? Nie, ale dałem dupy, kurwa. Ale dałem dupci.
O kurwa. Kryt z Blidem za 10 i za 11 plus Blitz za 10. Pozdro 600. Pięć ten umiera. Ten też. Confidence surges as the enemy crumbles. Westalka cię uleczy. Nikt nie będzie umierał. Robimy deathless, kurwa. Nice. The slow death, unforeseen, unforgiving. Jakimi losowymi teamami? Jakim kurwa losowym teamem? Co ty gadasz? To jest losowy team kurwa do Warrensów dla ciebie? Dobra kurwa, idź spać, widzę już. Slowly, gently, this is how a life is taken. Ty po wojaku, no. A się nie uleczysz, to jest to dobra git. Jakieś zdanie 2? Dwójka gówno, niestety. A handsome reward for a task well performed. Chyba wyjebię tą jedną pochodnię, wiecie? Chciałem chyba teraz użyć w miarę szybko camping kita. Mogę go próbować stanować w sumie. Another abomination cleansed from our lands. Another one falls. O, brazy. This expedition at least promises success. Książki zostaw. Jest ciastko. Nice. Okej. Ten pada. Babę teraz rozerwać na strzępy. Każdy z widzowie nazwany w tym teamie jest, nie? Great is the weapon that cuts on its own. O kurwa, łapa Jacka mu to mogę walnąć, nie? Ona umiera, ona umiera. No i stakujemy blidy na nim. Ja bym go chyba zabił po prostu, okej. Aha, a nie umarł. No to klops. Flagellant, to jest postać, która chce być zestresowana i chce być na w ogóle low HP, to jest najlepsze. Maintain the offensive. Stan?
I teraz się, dobra, i teraz się podleczymy na lajcie. Continue the onslaught. Destroy them. Damn all. Full HP na stanie. Nice. Press this advantage. Give them no quarter. Co? Dobrze. Zagram chyba po ciemku jedną rundę. Dla Golda. Okej. Dobry łaboczak. Dobry dodge. Nie umrze skurwiel jeszcze. Lecimy we wszystkich. Okej. Cztery na rundę. Dobiję tego. Okej. I został duży tylko. Easy. A stresik podczas kampa się zdejmie. Beyond one's limits. Stresu, że nie dał, a da. No, kurwa, niedobrze. A stakowanie dot w tej grze jest tak przyjemne. 9, 50 nasz stana. Tak wolę próbować dobić. 10, 7. Pajle golda, kurwa. Dobra, co ja mogę wyjebać? No kurwa nic i to jest ten problem. Mogę zjeść jedzenie. Użyć bandaża. Kurwa, ty no patrz. Wypiję wodę święconą. To na pewno antivenoma wywalam. Total darkness. I robię jeszcze jeden pokój. The darkness holds much worse than mere trickery and boogeymen. Się te jęki? Kurwa, ale ten obóz tylko pod stres bym rozbił. Rozbijam go. Circle in the dark. The battle may yet be won. Nighttime ambush. Minus stres. I scout. Ok. The match is struck. A blazing star no, easy. Is born. To jęki tych trzech Dodgesterów, co wtedy padli. Myślisz, że Adikos tak tam piłuje właśnie się w tle? No, Warrensy bez pochodni są super. No, tu jest nieźle, kurwa, nieźle. Tu cztery. Zdycha w tej turze. Boli was to, nie? Że jeszcze nikt nie umarł. Wiecie, co mnie boli? Nie boli to, że Rychupeja może uczciwie zarobić. Cztery, cztery. Jakbym go tu uderzył, jeden nie. Muszę go dobić jeszcze.
5 jest dobrze. Heal za 12. Zdążę. Błagam, zastanuj. Essa. Generalnie dlatego się tak leczę i przyciągam tą walkę, właśnie żeby zdążyć na wystalkę, bo on i tak umrze od blida. Albo liczyłem na kryta z heala, który by mi stres uleczył. Więc pójdę do tego. Perch negative quirk kolejny. Dawaj, z Raveza. Jezu, Ravezowi dwa perki właśnie. Kurwa, Shena. Tak, dobrze, ściągnęło mu tego utrwalonego, ale zajebiście. Ale to były dobre Warrensy. Oj, na dodżu jeden, niedobrze. I tutaj mi się smaczki przydały, bardzo. Okej, 4, jakbym go zastanował. Okej, on umiera w nexcie. Skupiam się teraz na tym świniaku. Dobrze. Uuu, skurwy. Co to jest? Z kurwy. Nie. Dało mu... Aha, bo to mu jest 40 blitreza. I chuj. Korbut. Ta świnia go chyba pocałowała. Na to by wychodziło. Go dobiję. No, była fajna wyprawa, gdyby nie ta jedna ponura rzecz. Na tym było święte chyba, nie? Nie widzę, ale święte, nie? Na tym było altarze. A ja tego nie... Ta, to też nie perdżowało Quirka? Ty, to też perdżowało Quirka przecież. Patrz, nie wiem czym go spurge'ować, nie? Myślę, że jak pójdę tu... to mi zaliczy misję. Kurwa, widziałem tego trapa, a go misnąłem. No nic.
The swine folk's labyrinth may yet prove to be navigable. 4,5 plus. Dziesięć i pół koła, kurwa. Dziesięć i pół koła, 28 kresów, 2 disy, 3 portrety. Dobrze, fest. To było wizuje giga dobre. Nymfomanie. Nie no, kurwa, nie, wy się pierdolicie na tych wyprawach, czy o co chodzi? Kolejny nymfoman. Ma, Alessander ma impostor syndrom. Armor upgrade cost, fajnie. Nie no, sami ruchacze. A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. O, to było dobre. Oj, tak, 40 blight skill chance'a. Kolejny medium warrens jest do zrobienia. Albo virtue, stress, death, blow, blight, bleed. Czy ja chciał Holy Ordersy? Chyba mogłbym coś zrobić dla Holy Ordersów, w sumie tego nekromantę, nie? Ty, widzowie, co robimy? Poison herbów będzie chyba dużo i to jest mediumka też. I teraz tak, nie mogłem teoretycznie pójść jeszcze raz. Poison herb jest giga silny. Co to mi da? Ja chyba zagram to. Jakie są stare, very rare itemy? Darkest Dungeon. Very rare items. Book of Sanity. To dropi, no nie? Cleansing Crystal. Nie, Horcrux. Crucifix, sorry. Focus Ring, nie. Garlic, nie. Hero Ring jest dobry. Legendary Bracer. Okej. Okay. Legendary Bracer. Ej, o, to są wszystkie rare trinkety? Nie, tu są jeszcze. Bandana w czwartym slocie, nie. Antykwariuszka, nie. Helmet, nie. Holy Ordersy, tak. Collar, tak, o. Grave Robberka, nie. Gunslinger, nie. Spiked Collar. Spiked Collar jest giga OP. Blasphemous Vial też jest giga OP. Sacred Scroll też jest giga OP. Ty, ale... Boss zawsze daje very rare item. Pamiętacie? No to jest jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, piąty, szósty. Sześć itemów, na których mi zależy. Z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, na 27. 5 na 27, jaka to jest szansa? Widzowie? 5 na 27. To jest 1 do 5. Czyli raz na 5 wypraw coś fajnego mi z bossa może się pojawić. Chyba wezmę to, jak to kurwa dają, wiecie? Jak dają, to chyba biorę. No, lekko mniej, około 18%. To teraz tak, przemyślmy to. Bo do Lorenza tego nie wezmę. Tych dwóch bym mógł wziąć. Ale bossa to bym jak szmatę nakurwił. Nie? I Liniona bym tam wziął. Wojtka? Wojtka może? Wojtek by z tyłu stał, nakładałby poison? Nie? Albo strzelca. Ty, pituka bym kurwa wziął. Kogo bym sobie dobrał na nekromantę? No wiem, dwóch crusaderów OP na nekromantę. Kogo bym dobrał do tego? Kurwa, dawaj tego i Essa. Robiłem losowanie na Mana Darmsa, nie? Widzowie, Mana Darmsa trzeba rozdać. Ty tylko poczekaj, bo on w trzecim. No chyba dwa koła na niego wydać, kurwa. Some may fall, but their knowledge lives on. Myślę, że ma na darm zabrać? Tak, bo go muszę na profeta wbić jak najszybciej. Dobra, tak.
No, trochę mnie to kosztowało. Ja nie mam jeszcze pierwszego levela Weapon Smitha. Ja pierdolę, jaki przypał. Ty, bez kitu, trzeba mu go wyleczyć, tego jednego w transepcie. I po stresiku. I Kacperka. Jezu, 1500 kosztuje. Dobra, let's go. To jest rush bossa robimy, nie? Teoretycznie. 4 jedzenia wystarczy. Dobra, essa. Jest git. Mastery over life and death was chief among my early pursuits. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? Necromancer 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak? Dobrze policzyłem? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Boss jest zawsze najdalej, widzowie, nie? Manadarms jak działa. To też jest ciekawe. Manadarms jest bardzo defensywny, ma dużo buffów. Kurwa, nie wziąłem żadnych itemów. Pozdro 600. Nie wziąłem widzowie itemów, nikt mi nie przypomniał. Czemu wy mi nie przypominacie? Wszedłem sobie na bossa bez itemów. Patrz, jakie buffy. To jest w ogóle Until Camp. Ja chyba po bossie zrobię w takim razie kampa, żeby sobie cały stres ściągnąć. Dobra, buffik. Stanik. Stanik. I stanik. I teraz tak, każdego trochę obiłem. Rzuciłem sobie buffa, no i jest essa totalna. No i to jest życie. To jest kurwa życie. Confidence surges as the enemy crumbles. Zmarkował się, przez co będzie więcej hitów teraz dostawał. Ale z tym stresem to nie za dobrze to wygląda. Kurwa, zsiała mi problem. Continue the onslaught. Destroy them all. Tak, no, specjalnie wziąłem trinketów, że nie było za łatwo. Dokładnie taki był plan. Patrz, ile walk tu kurwa jest. Chyba się jednak przed nekromantą zbuffuje. Nice. No, wreszcie krzyżowcy zaczęli oddawać, to się kurwa rozumie. Poczekajcie, co ja walnę na tym? Nighttime ambusze. Minus stres, to jest 9 i mi zostają 3 punkty.
To mogę z kogoś zdjąć stres? Instrukcję nie dam. Minus stres z kogoś. Accuracy i dodge. O, dobra, essa. No i jak kurwa na coś kurio z książkami. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Sarkofag z tanatofobią. No to niedobrze. Buffy? A time to perform beyond one's limits. Ty, muszę go zabić jak najszybciej. Mogę w sumie ripostę odpalić, bo oni tu wszyscy AOE biją. Ale zgid, wydożywałem. Nie no, full offense. Serpent Cruel, dzięki za drugi miesiąc. No i lipa, no bo teraz turę dosłownie na niego. Monstrous size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Ale dobrze. To ten bolster taki OP. Dobry team, nie? A to każdy team jest kurwa tak dobry, jak ma normalne skille już ubrane. Zdajmy go szybciej w neksie dojebać. The wounds of war can be healed, but never hidden. Decimated. Stanem. No jest. Jeszcze jedną turę sobie przedłużę. Is broken. Maintain the offensive. O, jeszcze skauta dostałem, super. Dobra, przed bossem, idealnie. No. Stres jest na tyle, że przed bossem sobie rozbiję namiot i będzie git. Trinkets and bubble. Paid for in blood. A ja pod streamem nie mam chyba na panelach nawet cytaty z Darkest Dungeon. Właśnie tym teamem to bym giga wleciał w Shamblera, nie? Pa. Nie siadło. Pa. As the fiend falls. Ty, on przeżył na 1 HP. Blossoms. Fajnie go sfokusowali, fajnie kurwa.
Nie mam nic do bicia trzeciego, kurwa, że... Oho! Ty, przestawiło go jak kurwa dobrze. Oho! Ale z ciałami mam problem. Ty, on ma kurwa 50 resa, co ja odjebałem. No jolo. Jak nie siadło, to teraz siądzie. Dobrze, stres redukowany. I will heal. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Generalnie w tej grze też nie można zbyt długo przyciągać tych walk, bo przychodzą posiłki, nie? To jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego tego w kółko nie przyciągam. O kurwa. No, stres też, nie? Wchodzi tak po prostu. Ale mogą się pojawić posiłki. The match is struck. A blazing star is born. A trifling victory. But a victory nonetheless. Dobra, obóz. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. Nighttime ambush i w ogóle z siebie jeszcze ile stresu zdejmie. Ty, poczekaj, czy ja potrzebuję 15 stresu ze wszystkich zdjąć? Potrzebuję. Mi zostają 3 punkty. Dam mu accuracy i dodge'a. Jest essa. No to pierwszy boss, widzowie. Let's go. Każdy boss w ogóle działa w zupełnie inny sposób. Ten pan działa tak, że przyzywa szkielety cały czas. Ja aktywuję sobie na początku kontrę i się zmarkuję nim, a potem dam tego. Więc chcesz bić przez dwa rzędy tak naprawdę. Kurwa, simple as that. 25% szans na zastanowanie go, ale jak go zastanuję, to bardzo dużo zyskam. I znowu przez dwa rzędy. Dzięki Zirku za premikę. O, Essa. I kontra, i Essa. I znowu szkielet. I dodge. Ma jeszcze riposte przez jedną turę. I przez dwie, kurwa. I przez dwie. No kurwa, nie wiem, czy jest tak kolorowo. Biorąc pod uwagę fakt, że nie stakuje na nim żadnego damage'a. A momentary abatement. No, ja to zawsze chyba z z Plague Doktorem robię i go poisonem zabijam. O, nie jest, widzę kolorowo.
Brakuje damage'a. Albo clearowanie zwłok. No powoli, bo powoli, ale go obijam. Walę go na łeb, jak go kurwa mogę walić. 15 essa. 6 feet under. Chciałem go zastanować generalnie. Kurwa, no resist. Jest! Pół HP. Dobra, full S w niego walę teraz. Ej, nie nazwałem tego Manadarmsa. Przesunął się skurwiel. A momentary abatement. Kurwa, muszę te zwłoki stare jakieś wyczyścić. Patrz, jaki stresik. Wystarczy, żebym Plague Doktora wziął. Zawsze na nekromantych obrałem Plague Doktora. Stałeś, dzięki za pierwszy miesiąc suba. Powinno się, no. Ja myślałem, że zdążę z czyszczeniem zwłok, nie? Kurwa, patrz jaki stres. Ale chujnia. Dobra, stana ma. Teraz go walę. Kurwa, korpsa nie wyczyściłem. Ale stresu narobiłem. O kurwa, trzeba było brać tego Plague Doktora. Miss, no nie! 9, mało! Jeden HP! Dobra, riposta dobiła, easy. No, za dużo chyba stresu mnie to kosztowało. No, powinienem mieć Plague Doktora na tą misję. Zbyt długo to trwało. Bo ja wybiłem pierwszy rzędę, nie miałem nikogo, kto by mu stakował damage. Zamiast tego Manadarmsa, bo ten Manadarms nic nie bił. No, dobra. Minus 1 do speeda, ale Bleedress. Minus damage, minus speed. Agiu. To trzeba jak najszybciej, stary, wyleczyć się jak najszybciej. Ale też bez przedmiotów byłem. To też trzeba wziąć pod uwagę. Jest blueprint. Mam blueprint. Na czym mi najbardziej zależy z blueprinta? 5% golda.
Ze 100 tysięcy 5% golda to jest 5 koła. Torch is more beneficial. Healing while eating. Idle stress. 2 bottles of blood. A gdzie jest jedzenie? A nie, ty jest zmieniony, Demil. Heroes will no longer suffer from random hunger checks. Ej, to jest po jakimś rebalansie, czy nie? Nie, poczekaj, to jest w ogóle za co innego. Ej, nie było czegoś takiego, co dawało ci... A jest, to. To chcę, stary. Some food is granted for free each week. Some food. Przy 100 koła z tego bym dostawał... O kurwa, ty patrzcie, 6 na profeta. Poczekaj, 75. No, będziemy zbierać kurwa na to. Ile to jest 5% golda? Ale to jest 50 portretów, chłopie, to jest nie do zrobienia. A z czego jest drugi blueprint? Dobra, after cinema na pewno idzie do tego, do leczenia kurwa. Ja mam na profecie, stary, blasfem jest vile i bez kitu muszę to wziąć. A czy ja mam kogoś na profeta? Kim ja bym chciał pójść na profeta? Na profeta strzelec, nie? No to Wojtek pójdzie na profeta. Daras może pójść na profeta. Nie, kto dalej, widzowie? Joachim teoretycznie może pójść na profeta. Na profeta Manadarms. Manadarmsa na giga stresie. Ale tak, bo profet oznacza. Ta, ale mógłbym to psami zrobić też, nie? Nocne roszczenie ulotek i stream Kiszaka. Siastakus, dzięki za pierwszy miesiąc, bardzo miło. Kici, dzięki za Prima. Staus, dzięki za pierwszy miesiąc suba. Zajebiście. Czy miałem chciał pójść na profeta? Dodge to odpada, to odpada. Short trójkę odpada. No, widzowie, na profeta. Psiarz może oznaczać chronić przed głazami, tarczowniczka ma uniki, które brokują głazy profeta za dwa razy. Ty bez kitu. A on dwóch oznacza, nie? Profet oznacza dwóch. Tak, już zaraz posprawdzam, widzowie. Ty mówisz, że tarczowniczka i psiarz? Psiarz i tarczowniczka. Ja już nie będę tego widzę dzisiaj robił, nie? Psiarz i tarczowniczka. No, jest ten blok. No, jest ten blok. Profet stoi w czwartym rzędzie i spamuje atakami co drugą rundę, nie? I wtedy bierzesz sobie psiarza. Psiarz garduje kogoś. No nie wiem, czy to nie zabije psiarza, czy to mana darms nie musi być do tego, kurwa. Nie mam helionki. Ty, a może mam, kurwa. Kurwa, nie to. For now, carnage calls.
Ale co mi da Shieldbreakerka? Shieldbreakerka może każdego bić. Może bić każdego. Pokaż Darkest Dungeon Prophet. Darkest Dungeon Prophet. Jak Prophet wyglądał? Blight Bleed 0, czyli psiarz będzie dobry na niego. 126 HP, stoi w ostatnim rzędzie. Był chyba taki team, nie? Kurwa. Tylko nie mam po 20 HP, kurwa, wszyscy. Po ile Prophet bije? Chuj wie. Kiedy Baldur trójka? Nie wiem. Ja pierdolę, ty, ja nadal nie mam tego Blacksmitha. Fan the flames, mold the metal. We are raising an army. No, ja bym im wziął itemy i oni by już rozjebali. No, oni by rozjebali. Dobra, widzowie, kończymy na dzisiaj. Czy opłaca się w tej grze robić farmę? Wszystko się opłaca. Idziemy sobie, widzę, pograć w POE, kurwa. Idziemy sobie, widzę, pograć w POE.